Witam, witam. Cześć i czołem. Tu Johnny Bigan Man. Zapraszam Was na kolejny odcinek Freedom Cry. No i kolejny odcinek przygód Adewajla. Znajdujemy się teraz w jakimś okręcie z niewolnikami, który Adewajl miał rzekomo wyzwolić, ale jak się okazało, doprowadził do zatopienia tego okrętu, no i do śmierci tak naprawdę bardzo wielu niewolników. Powiem to przekornie, no naprawdę nie darował życia tym niewolnikom, tylko doprowadził ich do zguby. Powiedzmy sobie to szczerze. Także sam się teraz ratuje. No i czy się uratuje? Musi wykonywać jakieś dziwaczne skoki. No i co, wydostał się? No chyba tak. Udało mu się wydostać z głębin tego okrętu. No i żyje. Gouverneur de Fayette. I thought I understood his indifference. I did not anticipate the extent of his heartlessness. You tried to warn me. We are all guilty. The governor will pay with his own life. My creed demands that I see to it. C'est la main. C'est raté. Revenge is called comfort. Once de Fayette is gone, another tyrant will take his place. His death must give this generation of warriors hope. They must not abandon the goal of independence. And the death of these souls? So, they'll lead new life. We will always mourn them. No i mamy ocenę misji. No niestety, ale nic się nie udało zrealizować. Nawet te obrażenia były powyżej 50%. No ale cóż, nie martwmy się, tylko działajmy dalej. Rzućmy okiem na mapkę. Na tej wyspie już byliśmy. Także tutaj nie mamy nic do zrobienia. Przypuszczam, że zostały nam do realizacji cele główne. Także tutaj te poboczne zadania już zostały w 100% zrealizowane. Możemy jeszcze zapolować na jakieś okręty. Oj, chyba przed chwileczką zgubiliśmy jednego z członków załogi. Mamy tu przed sobą kolejne hiszpańskie okręty. Możemy właściwie się na którymś skupić. Tu mamy jeszcze jeden, hiszpański. No i powiedzmy, że on będzie naszym celem. O kurczę, co ja zrobiłem? No, Adewajl co zrobił? Puścił ster i zaprzepaścił okazję ataku. No, uciekamy spod ostrzału. Fire! Fire!
Uwaga, idzie na zderzenie z nami. Kurczę, chciał nas staranować. Co się stało? A zderzyliśmy się z wyspą. Łobuz idzie na zderzenie z nami znowu. No ale my go dobijemy. Być może teraz? Tak, teraz. No i mamy okręt przed sobą. Nie bierzemy jeńców, tylko taranujemy. Tak jest. Nie tracimy czasu. I robimy kółeczko. Zawracamy po kolejny okręt, który żeśmy omal nie zatopili. I nabieramy prędkości. Przeprowadzimy abordaż. Kolejny. Czy prywatna armatka Adewajla wszystko załatwi? No, prawie wszystko załatwiła. A resztę dokończył Adewajla Garłacz. Także zagarniamy wszystko, co ten okręt miał na swoim pokładzie. Metal, płótno. No niestety, niewiele tego miał. Mogliśmy sobie przecież wyznaczyć lepszy cel. No ale to był cel, który był akurat pod naszym... No, prawie wpłynął na nas. I tam w oddali mamy jakiś lepszy cel. Proszę bardzo. Ten angielski okręt przewozi prawie 1500 rali. Tamten 2000. Ale mamy okręt łowców piratów. I w pierwszej kolejności trzeba zawsze za niego się wziąć. Bo on może dołączyć do walki z okrętem, który walczymy. No i oczywiście okręt łowców piratów jest jak zwykle łatwym celem. No, musimy uważać na jego uzbrojenie. On posiada ciężkie działa, moździerz. Jest bardzo zwrotny. Także trzeba być bardzo ostrożnym. Powoli go dobijamy. Czyli mamy dwa okręty do abordażu. Zaczniemy od tego. No, jeszcze nie puszczaj steru, za wcześnie. Co mamy zrobić? Zabij wrogą załogę.
zniszcz zapasy prochu oraz zabij wrogiego kapitana. Nie ma sprawy. No, troszeczkę to nie będzie łatwe zadanie, ale może zaczniemy od likwidowania kapitana i likwidacji członków załogi. A gdzie ten kapitan? No, te beczki z prochem troszeczkę jest kłopot zlikwidować. Jak widzicie, one są bardzo wysoko. No i niestety. Przygotujemy się do akcji. O kurcze, spadliśmy do wody. Adewald, ty nie zdaro. No, gdzie ten kapitan? Jest. Została jeszcze jedna beczka. Gdzie ta beczka? Super, koło tego kapitana. Dobrze. Kapitan leży i dobijamy go. Super, dobrze. Czyli zostało jeszcze 4 członków załogi. Dwóch jeszcze. I jeszcze jeden. Super. Misja zakończyła się powodzeniem. No i patrzmy, co Adewald zgarnął. No, 1500 rali na początku, 2000 rali, rum, cukier, ciężkie kule i jeszcze coś tam było, ale już nie zdążyłem przeczytać. Proszę bardzo, 131 tysięcy reali zgromadził Adewald i mamy kolejny fajny cel. Idzie ten okręt, widzimy tam w oddali na dno. No, naprawdę tych atrakcyjnych celów jest około mnóstwo, ale myślę, że najpierw skupimy się na realizacji zadania głównego. Bo polować na te wrogie okręty to można, prawdę mówiąc, w nieskończoność. Wykonamy teraz szybką podróż do Port-au-Prince. I proszę bardzo, czary mary i jesteśmy już w mieście. No i co jest naszym celem? Łódeczka? Ale po co łódeczka? Przecież nie chcemy wracać na okręt. Mamy tutaj mapkę miasta. On bouge plus là-bas.
O, jakiś facet się do nas przyczepił. Rzemnij się, uspokój się. Dobrze, nie skorzystamy z łódeczki, bo nie po to, żeśmy tu przybyli, żeby teraz wracać. Może uwolnimy jakichś niewolników. Zatrujemy jednego. No i patrzmy, jak to się potoczy. Biją się między sobą, o to nam chodziło. Tego grubasa zaatakujemy teraz. No, chyba jednego zabił. Niech tam pozabija innych. Ale my nie zaczekamy, tylko włączymy się do akcji. Dobrze. I możemy uwalniać niewolników. Super. Nie dziękujcie, tylko uciekajcie. I popatrzmy jeszcze raz na mapkę miasta. No te wszystkie zadania myśmy już tu realizowali. Uwalnianie niewolników, odprowadzanie rannych niewolników. Nie będziemy już do tego wracali, tylko pójdziemy dalej, naprzód. Naprzód, no do przodu. Co tu mamy? Otwórz menu szybkiej podróży. No i co? Nic nie mamy do zrealizowania w tym miasteczku? Tylko powrócić na okręt? No nie po to, żeśmy tu przybyli, żeby teraz z powrotem wracać, prawda? No ale jeżeli tak, no to wróćmy. Może coś na oceanie jest. Przepraszam, na tym morzu jest do zrealizowania. No i co? No jest transport niewolników. A tu co mamy? Misja główna. No dobrze, to przecież zrobimy, zrealizujemy misję główną. Close down! Catch some wind! Oj kurczę, misja główna jest za naszymi plecami. To obracamy okręt. Obracamy, obracamy. Pozwolicie, że napiję się kawki. Trochę będę siorpał. Wspaniała kawka. No i co, wpłyniemy tu okrętem, czy nie? Coś nie bardzo, ale spróbujemy jeszcze. No, raczej się nie da odwrócić ten okręt. Też się nie udaje. No raczej wpłynięcie jest niemożliwe. No, skoczymy sobie z takiej wysokości do morza. A Dewali jeszcze chyba z takiej wysokości nie skakał. Wyjdziemy jeszcze wyżej. Można by, tylko że jak spadnie, to co wtedy? No i piękny skok Adewaj wykonuje. I płyniemy do celu. Czyli to jest chyba ta kryjówka Maronów, o ile się nie mylę. Myśmy się tu już z Adewajem trochę kręcili. Po tych wysepkach, po tych wybrzeżach.
Tak jest, to jest Kriv Camarun. Nie ma żadnej wątpliwości. No i z kim będziemy rozmawiali? Słuchamy. I believe it is time. The governor grows complacent. His guards lazy. They have already forgotten the terror they wrought. I will remind them. Once you have removed the Faye, you will no longer be safe here. Nor will the Maroons be if I stay. It will bring me sadness to see you go. We'll meet again. To celebrate Maroon independence. You know well the grounds of the governor's residence. Choose your moment. Do not get caught. No to Adewal, do roboty. Adewal znowu przenosi się w czasie. Maszyną czasu chyba. Ale nie, no żartujemy. Przecież wtedy maszyn czasu nie było. Jak zresztą i dzisiaj. Dobrze, czyli mamy zadanko. 160 metrów przed nami. Co to będzie za zadanko? Co ty, Adewal, nie jadłeś śniadania, nie masz siły? Co się z tobą dzieje? Raz, dwa, trzy powinieneś skakać tutaj jak... Naprawdę, jak przepiórka. Albo wiewiórka, z gałązki na gałązkę, z drzewka na drzewko. On się męczy, stęka. Czyli gdzie mamy ten cel? Aha, w tej posiadłości gubernatora. Pamiętam, że tam od tyłu jest takie sekretne wejście. Może ono coś pomoże. Tak jest, tutaj ono jest. To wejście. Adewal nieraz korzystał z tego wejścia. No i patrzmy. The ghost ship. Brothers, they did not survive the journey here. I will personally find and kill every last one of you until I find my answer. Where is the hideout of the Maroons? Zabij gubernatora. Defajeta. Już to robimy. Tam było jeszcze jakieś zadanka poboczne. O ile zdążyłem przeczytać, to zabij jednym strzałem 5 przeciwników. 5 czy 6? To było łatwe. Mamy przed sobą 2 cele. Tylko jak się tam dostać do tego gubernatora? Jak tam widzę tych przeciwników, aż się roi. Przybiegnie ktoś? No niestety, nikt nie przyszedł.
Oj, zostaliśmy zauważeni. Adewal do krzaków, nie po drzewa, nie po budynku. Boże kochany, co za facet. No i dobrze. Kolejnego mamy z głowy. I co teraz? No pozostało tylko teraz krzaczka do krzaczka. Tu nie ma nikogo. Wszyscy są przede mną. Nie ma tu nikogo. Jak tam się dostać do tego faceta? No nie wiem, czy to jest możliwe. Powiem szczerze. Dostać się tam do niego, to jest naprawdę, no nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne zadanie. Rzucimy petardę. Spróbujemy tu kogoś przyciągnąć, no chyba tego grubasa, co jest tu najbliżej. No i dobrze, grubas, chodź tu. Dobrze, dobrze. Kurczę, przyszedł drugi, niedobrze. O kurczę, jeszcze trzeci się trafił. Niedobrze, niedobrze. Kryjówka się nie udała. No i desynchronizacja, no niestety. Co się stało? Chyba cel uciekł, prawda? No niestety. No i jesteśmy znowu przed tą bramą. Ubij 5 strażników z garłacza. Może spróbujemy od tej strony, bo gubernator ucieka właśnie tą bramą, także on nam nie ucieknie, tylko wybiegnie na wprost nas w razie czego. No niestety mamy tu 4 przed sobą. A dochodzą jeszcze 2, czyli będzie 6. Bardzo dobrze. I przygotujemy pułapkę. No, niech się inne ustawią. Super, 5 powaliłem. Bardzo dobrze. O kurczę, ktoś do mnie strzela. Jakby tego było jeszcze mało. A gdzie jest gubernator? Ucieka. No szybko, bo ci gubernator ucieka. Szybko, szybko, Adewaj. Ach, kurczę blade. Szybko, 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 facet. Szybko, bo ci ucieka. Dobra, bomba wszystko załatwi. Szybko, szybko, goń go. Adewal wskakuje do studni. Ciekawe, co jeszcze wymyśli. No i dobrze.
ten gubernator chyba skrył się właśnie w tej placówce wojskowej. Ale to dobrze, bo nam nie uciekł. Uciekaj, uciekaj, Adewaj. Tak jest, bomba dymna we wszystkim ci pomoże. No i gubernator jest twój. Wiele to cię pracy kosztowało, ale patrzmy, co się dzieje. Who will come to your rescue? Your slaves? The overseers who follow your orders? Pathetic. What kind of man does not fight for himself? Why? I have killed many men on principle, but never have I wanted one to suffer as much as you. To understand what it is to gasp and beg for your life, like the innocents you drowned. You mean those slaves? That ship? But they're not even human. Without the discipline and guidance of their masters, they turn to rebellion. Murder. Ach, jejciuniu. Bezwzględny jest Adewaj. Czyli co? No, ocena misji? No, dobrze, nieźle. 90%. Done. He suffered badly. I made sure of it. Have you come to say goodbye? For now. But not without giving you this. Oh. After all this time, you lost interest. You're not worried it will fall into Templar's hands? I fear worse things now. No Templar plot can equal your wrath. You tried to make light at a time like this? Only to lighten my sorrow at leaving. You will return to your Brotherhood of Assassins and whatever duty they assign you. I will return, yes. But I feel a tide changing within me. I'm no longer young. I must devote my energy to those who struggle for freedom. I will use my conviction and my creed to defend them alongside anyone who will help me. I have no one left to sell this to. I will keep it for memory. Aż za nie mówiłem. Powiem wam szczerze. I co teraz? Czyli to już jest koniec. No cóż, moi drodzy. Był to już 41 odcinek przygód Adewajla. Nie pamiętam już, kiedy zacząłem te odcinki. No ale chyba myślę, że przynajmniej 2 miesiące temu. No cóż tu więcej mówić. Żegnam was. Dziękuję za obejrzenie tej serii i za... Zapraszam na moje kolejne serie. Na razie, cześć i czołem. Żegnam was.